Mówiliśmy już o salonach, mówiliśmy o sezonie teatralnym, jaki otwieracie, więc teraz bez wątpienia czas na Jagiellońskie wieczory filmowe. Co szykujecie? To jest projekt, który zainaugurowaliśmy dopiero w zeszłym roku. Jest naszym jednym z młodszych projektów, ale już zdobył uznanie i to uznanie ogólnopolskie, gdy został wybrany najlepszym studenckim projektem roku w kategorii kultura w takim dużym konkursie. Czym jest ten projekt? Co miesiąc w innym miejscu na uniwersytecie spotykamy się z filmem i to nie są jakieś takie zwykłe sale wykładowe, tylko staramy się naprawdę znajdować różne perełki. W ubiegłym roku spotkaliśmy się po kolei w Auli Tischnera, to jest taka piękna aula w Instytucie Historii, w takiej sali i kolegium Kołątaja, drewniana, stara sala ze schodkami. Później spotkaliśmy się m.in. w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Wśród, y, oglądaliśmy tam film Szczęki, wśród szczęk prawdziwych rekinów. Y, byliśmy także w Baście w Przegorzałach, która jest y, przy zamku zbudowanym przez hitlerowców. Tam oglądaliśmy film właśnie takiej tematyki. Dwukrotnie Aula Kolegium Nową, raz z udziałem y, samego reżysera filmu, Andrzeja Wajdy. I y, 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 pewnie coś jeszcze było i zapomniałem. Y, filmy, spotkania, wcześniej prelekcje, wstęp do tego filmu. Y, zawsze atmosfera rozbudowana o podświetleniu ładną aranżację tej sali. Staramy się, że to były naprawdę piękne pokazy. No i w tym roku chcemy kontynuować ten cykl. Mamy dość ciekawą koncepcję na to, żeby wchodzić w kolejne miejsca. No i na pewno myślimy, żeby to była Biblioteka angielska, główna czytelnia, ta, ta taka z długimi stołami, e, a ogród botaniczny, czy różne mniejsze instytuty. I dużo będzie takich też mniejszych pokazów. na no naprawdę, no nie, nie masowych, nazwijmy to, w miejscach zupełnie niedostępnych. I mamy taki w ogóle fajny pomysł, który zdradzę tylko wam, bo najfajniejszym słuchaczom najfajniejszego radia w Krakowie, że zakończenie tego tegorocznego sezonu planujemy w, w, gabinecie, w gabinecie rektora. I to będzie takie stworzenie na ten tylko jeden mały pokaz takiej możliwości spotkania się z rektorem, oglądania razem filmu jego ulubionego. Nie wiem jeszcze, co to będzie za film, ale jest to cykl, który fajnie się rozwija i staramy się, żeby był taki nie, nietypowy. Też uczestnicy tego cyklu zbierają takie pieczątki na no karcie widza e, i w zeszłym roku osoby, które były na wszystkich pokazach e, mogły spotkać się przed, przed ostatnim naszym zakończeniem sezonu, przed pokazem filmu Katyń z panem Andrzejem Wajdą prywatnie. I takie spotkanie miało miejsce. Pan Andrzej Wajda odpowiedział na ich takie prywatne pytania, zrobił sobie zdjęcie, podpisał tę dedykację. Było to bardzo, bardzo przyjemne spotkanie. Chcieliśmy ich w ten sposób podziękować im też za aktywność, no i dać też taką taką formę nagrody. No i mamy wspaniałe gadżety Agielańskich wieczorów filmowych. Słuchajcie, jeszcze przywiozę następnym razem tutaj do radia, żebyście mogli wygrać, ale tutaj cała ekipa już chodzi z kubkami, z notesami. Mamy też takie worki, eko. Więc, więc staramy się, żeby ten projekt był taki doszlifowany. I powiem szczerze, że fajnie, że on się pojawił po tych czterech latach, bo, bo to doświadczenia, jakie zrobiliśmy przez te lata, pozwalają, że zrobiliśmy najlepszy projekt w Polsce w kulturalny. jest on dopracowany od A do Z i to jest taki, taki majster, tak nie ukrywam. Nie, nie skromnie, ale to taki standard, jak już słyszycie pewnie. Tak, my jesteśmy już przyzwyczajeni. Tomku, opowiedz, co jeszcze będzie się działo, bo przecież olinując to jest Taki ogrom projektów, taki ogrom pomysłów. Po prostu mam wrażenie, że Wy tylko siedzicie i planujecie, nic innego nie robicie. No, trzeba planować, niektórzy mówią, a inni robią. E, Oliwia, to są cztery filary: to jest nauka, impreza, kultura, sport. I każdy z tych filarów ciężko pracuje, żeby coś dla Was zrobić. I na pewno. Takie rzeczy, które są dla nas najbardziej rozpoznawalne, będą miały miejsce, bo nauka często organizuje all-in books, czyli wymiany książek. Mamy też dla Was zawsze nowe książki od wydawnic na tych darmowych wymianach, ale w tym roku chcemy na stałe stworzyć na uczelni i na ujocie taką strefę, półki na, taką półkę na kółkach. Ale myślimy o kolejnych uczelniach w Krakowie, żeby właśnie takie strefy robić. Może to będzie takie nasze rozpoznawalne. Punkt, nauka na pewno też będzie kontynuować projekt szczerze o wierze, czyli takie naprawdę rozmowy o, o różnych wyznaniach, bardzo ciekawe rozmowy. Gdzie jesteśmy w stanie poznać różne inne wyzwania, bo czasem nam się wydaje, że, że ten projekt pełni nazwa szczerze, wie, że poznać i zrozumieć świat i to jest dobra wizytówka tego, tego spotka, tych spotkań. Naprawdę coś, coś ciekawego. Także inne panele dyskusyjne, Olin Talks, no i miejsce na, na wasze projekty, pomysły. Kultura no to jest oprócz teatu, o którym mówiłem, oprócz filmów i jakelońskich wieczorów filmowych od tego roku przyjęliśmy DKNF. Magazyn kultury, i co poniedziałek zapraszamy Was do kolanka na Kazimierz. Będziemy oglądać filmy raczej europejskie, o wielokulturowości. Zawsze wstęp, później dyskusja, więc jeżeli ktoś chce i lubi rozmawiać o filmach, to gorąco zapraszamy. Też salon, o którym wspominałem, ale kultura to także jest all in fashion nasz projekt gdzieś tam modowy, słapy, spotkania z, z osobami związanymi z branżą, i, i też inne takie projekty. Czy to także jest projekt Olin Art? Pierwsza nasza wystawa, już za nami. Bardzo fajny, fajnie została przyjęta. Dużo zgłoszeń, fajny wernisaż, później też możliwość wystawienia się na, na tej wystawie. To było, moim zdaniem, coś, coś interesującego. Super nagrody dzięki wsparciu samorządu studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. All in Art także w najbliższym czasie będzie robić, zawsze robi dużo, wyjść na, 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 na różne wystawy i spotkania z kuratorami tychże wystaw. Sport All to są stałe spotkania o diecie, to są spotkania także treningowe, no i takie ślagerowe wydarzenie sportu, czyli mecz hartatywny. E, UJ kontra AGH, który odbywa się w grudniu. E, no i impreza, impreza co tydzień dostarcza wam rozrywkę, e, imprezy tematyczne, imprezy muzyczne, imprezy taneczne, no jest tego dużo. No i największa nasza inauguracja, no naprawdę wielka impreza, już piąta edycja klubowej inauguracji roku. E, no i jeszcze jest All in Walks, zwiedzanie Krakowa, e, jeszcze jest All in Music, spotkania o muzyce z osobami z, z branży muzycznej. E, no i pewnie jeszcze zapomniałem o All in ujot on Tour, wyjazdy po Małopolsce i nie tylko, bo byliśmy też w Lwowie w zeszłym roku na przykład. Jest też projekt Pamięć, to był wyjazd studyjny do Auschwitz i do Majdanka i na pewno te projekty będą realizowane dalej. Ale też mamy pomysły na nowe, mam nadzieję, że nowe się też zrodzą. Jakieś może przejdę do Lamusa po pewnym czasie, ale, ale robimy, no o to chodzi. To jest naprawdę all in ujot. nie nie ściemniamy. Tak, jest tego cała masa. A I możesz? nigdzie nie kandydujemy. A moglibyście. Czy możesz zdradzić co nieco z tych rzeczy, które planujecie, a których jeszcze nie ma? Czy możesz nam co nieco powiedzieć? Czy to jeszcze jest tajemnica? Ja nie chcę za dużo mówić, bo jeszcze jestem przed spotkaniem z moim teamem. I myślę, że z ich strony dużo wyjdzie, ale to powiem, bo to też gdzieś chodzi długo za mną i gdzieś od początku stowarzyszenia się pojawia. Chcemy wydać własny magazyn i chcemy, żeby to nie była jakaś taka gazetka czy coś, co tam się gdzieś rzuca w kąt, w kąt, w kąt uczelni czy pokoju. Bo właśnie nie powiedziałem, mamy też redakcję. Redakcję Olin U, która pisze super recenzje, książek, koncertów. Mamy akredytację na wszystkie możliwe festiwale w Krakowie. Mamy także sekcję fotograficzną, która robi zdjęcia na tych wszystkich koncertach i na zdjęcia na naszych wydarzeniach, a także rozwija się fotograficznie. Ale mamy także Olin TV, która kręci z tego wszystkiego relacje. Ale magazyn, Olin Magazine. Chcemy stworzyć taki koncept, myślę, że w formie kwartalnika, takiego naprawdę jakościowego, fajnie wydanego. Z tekstami uniwersalnymi, no nie będziemy w nich pisać, co było w Olinuja w zeszłym miesiącu. To nie o to zupełnie chodzi. Oczywiście wstępnik prezesa musi być, nie? Coś sobie tam napiszę, ale e, tekst wartościowy, teksty wartościowe. O książkach, o filmach, o kulturze, o fajne rozmowy, coś, co, co jest uniwersalne, co, do czego można sięgnąć w każdej chwili. Mam takie marzenie papierowe, no nie ukrywam, że no, niby się odchodzi od prasy papierowej, a ja chciałbym tak. Ja lubię bardzo wąchać książki i gazety. Lubię zapach yy, druku. Więc chcemy wydać własny magazyn. Jeżeli ktoś z was chciałby wydać własny magazyn, to zapraszamy. Tomku, wcześniej opowiadałeś co nieco o strategii rozwoju Kraków 2030. Piękna sprawa, bo Olinujot angażuje się lokalnie, nieco politycznie. Opowiedz w ogóle, jak do tego wszystkiego doszło? Jak to się stało, że studenci zostali dopuszczeni do tak ważnego projektu? Kilkanaście organizacji pozarządowych, które zajmują się ogólno ogólnopojętą młodzieżą, bo wedle definicji, którą przyjmuje tam Rada Europy, Unia Europejska. E, młodzież to jest wiek 13-35, więc, więc tych organizacji jest naprawdę sporo. E, stwierdziły, że postarają się zawiązać Komisję Dialogu Obywatelskiego do Spraw Młodzieży. To jest taki twór e, przy wydziałach, przy jednostkach miejskich. E, ta powstała przy zastępcy prezydenta miasta Krakowa. Zastępca się nazywa pan Andrzej Kuli, kończący się między innymi kulturą i sprawami społecznymi w mieście. I zawiązaliśmy taką interdyscyplinarną komisję dialogu obywatelskiego. Interdyscyplinarną, dlatego że no, nie zajmujemy się jednym wycinkiem, bo mamy kilka komisji dialogu obywatelskiego w Krakowie, jest na przykład do spraw kultury, do spraw tam, zdrowia, do spraw ym, środowiska, ale jesteśmy bardzo interdyscyplinarni, bo jesteśmy pod wieloma wydziałami. Yy, I obecnie naszymi zadaniami jest m.in. tworzenie takiego programu w przyszłym roku będziemy tworzyć jak młody Kraków 2.0 już. Istniał program Młody Kraków. Widząc w nim wiele braków i wiele nieskuteczności tego programu, stwierdziliśmy, że pora napisać nowy, który będzie efektem badań, rozmów, wielu spotkań, który ma być strategią miasta na, wobec młodych ludzi. Za niedługo rozpoczynamy takie badanie dozwolone na do lat 18. po tego miasto zleciło swoje badanie do 18 roku życia. I szczerze mówiąc, ja osobiście zaangażowałem się w te działania ze względu na to, że uważam, że studenci są niejednokrotnie w Krakowie grupą dyskryminowaną. Wykluczoną. Dlaczego? Dlatego, że Torez ich traktuje jako. Um Coś, co na pewno przyjedzie do Krakowa, grupę, która gdzieś tam jest, albo bez jakichś dodatkowych, nie wiem, przywilejów. No okej, okay, no mają zniżki, no to tyle. Ale student to jest potencjalny mieszkaniec, to jest potencjalny przyszły mieszkaniec, przyszły płatnik podatków, ale osoba z wieloma potrzebami, osoba w zupełnie nowym środowisku. I czasem jak uczelnia nie pomoże, to myślę, że miasto powinno tutaj mocniej działać. No i z tego wszystkiego w międzyczasie w Krakowie obecnie trwa szeroka dyskusja nad strategią rozwoju miasta Kraków 2030 do której zostałem zaproszony do takich grup roboczych które nad tą strategią pracują już już kilka spotkań za mną w wielu obszarach tutaj te rozmowy trwają ta strategia nie jest to nie jest konsultacja gotowego dokumentu który stworzyła gdzieś tam jakaś firma albo urząd miasta tylko są rzeczywiście postulaty osób które tam się spotykają to są naukowcy to są działacze społeczni są to osoby ze spółek krakowskich, także urzędnicy. No i pracujemy nad tym, jak chcemy, żeby Kraków wyglądał za, za to 14 lat. I powiem wam, powiem ci Natalio, że, że to jest o tyle też interesujące, że jak się zastanawiam, jak wyglądał Kraków 14 lat temu, to wiem, że te zmiany mogą być bardzo, bardzo wyraźne i bardzo duże. I ja jako Krakus, jako mieszkańca tego miasta i osoba, która wiąże przyszłość z tym miastem, cieszę że mogę brać udział w tym, w tym, w tym wyzwaniu. I że, no wiadomo, że to są często może utopijne myśli, choć takich unikamy i to są czasem sfera marzeń, ale realnie to miasto przez najbliższe 14 lat przypłynie przez nie x miliardów złotych, przyjedzie kolejne miliony turystów, są fundusze, które trzeba w coś inwestować, ale przede wszystkim trzeba myśleć o mieszkańcach i to jest, to jest taka główna teza tej strategii rozwoju, że my tam nie myślimy jakoś bardzo o... O turystyce. Wiadomo, że to jest ważny element, ale na przykład myślimy o zmniejszaniu turystycznym, albo o bardziej myśleniu, kto powinien być odbiorcą Krakowa, jacy turyści tu powinni przyjeżdżać, ale myśleniu o tym, że to miasto przede wszystkim powinno być na mieszkańców, no bo miasto tworzą mieszkańcy. Więc duże wyzwanie. Strategia: Miło się pisze, niekoniecznie miło się wdraża, ale na szczęście wdrażać już będą urzędnicy. I, i, i jest, to, jest to coś, co moim zdaniem jest bardzo ważne. Cieszę się, że, że, że gdzieś ten głos najmłodszych, no nie najmłodszych, no młodych mieszkańców tego miasta, którzy chcą wyrażać swoje zdanie, jest słuchany. Yy, może też dobrze, że ja tam trafiłem, bo nie dam się zakrzyczeć niektórym panom i zabiorę głos, kiedy, kiedy coś trzeba powiedzieć głośniej i dobitniej. I zabieram ten głos, więc możecie w tym zakresie być spokojni, nie byłem tam wybierany z powszechnego głosowania, tylko trzeba było sobie to wychodzić. I nie ukrywam, że staram się ostatnimi czasy chodzić trochę za niektórymi kwestiami studenckimi. Uważam, że samorządy studentów krakowskich uczelni nie wykonują swojego zadania w współpracy z miastem wystarczająco dobrze. Że trochę za bardzo skupiają się na tym, co na uczelniach, ale trochę ich rozumiem. Mają dwuletnią kadencję, pracują na danej uczelni, bo może te spoza Krakowa nie widzą tych takich rzeczy ogólnokrakowskich, a uważam, że studenci powinni razem zabierać głos w niektórych kwestiach, upominać się o kulturę studencką w Krakowie, bo nie mamy nic z kultury studenckiej w Krakowie od miasta. To, że jest jakiś festiwal piosenki studenckiej od lat niezwiązany ze studentami i że dostajemy rynek na juwenalia w Krakowie, no to jest śmieszna sprawa. Nie ma konkursów na projekty studenckie dofinansowania dla projektów studenckich, nie ma wsparcia miasta, przestrzeni do tego, Jesteśmy naprawdę daleko w tyle od wielu polskich, nie mówiąc o zagranicznych miastach, infrastruktura kulturalna w Polsce jest w tym zakresie straszna, więc myślę, że powinniśmy naprawdę wziąć sprawy w swoje ręce w tymże zakresie. Tym bardziej cieszę się, że to właśnie Ty zostałeś zaproszony do tej współpracy i że w końcu młodzi ludzie mają głos przy tak ważnej kwestii, jak planowanie tego, w jaki sposób Kraków będzie wyglądał. Skoro mówiłeś o planach, masz teraz chwilę na to, żeby się rozmarzyć. Jakie plany na kolejne lata, jakie cele ma Olinujo? Oj! Ładne kubki chcielibyśmy produkować, czy smakowała z nich kawa. No już jedne ładne kubki macie. Nie, wiecie co, chciałem, żeby olimio działało przede wszystkim żeby co roku mogły się realizować w nim młode osoby. No w tym roku na studia przedrocznik 9.7 pozdrawiam. Są pewnie też osoby 9.8, które tam gdzieś wcześniej albo, albo nie wiem, mama zmusiła. Więc to są bardzo młodzi ludzie, którzy, którzy chcą zdobywać swoje doświadczenie, o których nie, nie można wymagać nie wiadomo czego. I niestety studia nie dają tego wszystkiego, więc mam nadzieję, że Stowarzyszenie będzie właśnie takim miejscem, które będzie dawać możliwości no, zdobywania niezbędnego doświadczenia. Będzie miejscem do realizacji marzeń, do, do poznawania niebywałych innych osób, robienia niebywałych rzeczy i zmiany też Krakowa. No i mam nadzieję, że no, nie, nie znikną te projekty, które gdzie zakładałem, i że nie wiem, no, za kilka lat popatrzę, co tam robi Hollywood, i nie będzie nic z tego wszystkiego. E, ale no żeby się gdzie kręciło i żeby ogólnie krakowski, krakowski świat studentów był aktywny, żebyśmy nadal byli najfajniejszym miastem do studiowania. Żeby to nie były tylko te nazwy uczelni i, i wiecie budynki, ewentualnie nowe, tylko żeby to była ta wartość dodana. Żeby wiadomo, że w Krakowie jest fajna kultura studencka, że jest ona wspierana przez władze uczelni wszystkich, przez władze miasta, no. a nie jest tak, więc niech tak będzie.